Siemano, jesteśmy po myciu bizonka. Będziemy sobie teraz zaczepiać header. Jęczmień pewnie, dzisiaj mamy sobotę. Jęczmień pewnie pójdzie na dniach. Poniedziałek i no zostaną jeszcze formalności, ubezpieczenie kombajnu przed żniwami i przegląd gaśnic. Przy bizonie tyle co mogłem, to już zrobiłem. No nie wiadomo czy będzie równo ustawione, bo tak trochę w innym miejscu jest. Żeby zaś opłukać. Wkurza mnie ten orbitrol jeszcze. Jak się kieruje kierownicą, to syczy gdzieś po przewodach. Najpierw trzeba podnieść. Żeby przeszło nad koło. Później podjedziemy, obniżymy i powinno nam wejść. Kurwa, teraz nie opadnie sam. Coś za dziaduwa. Kurwa, do końca podniosłem. Chyba, że na tym kole się oparł. No opadł. Widzicie, sam nie chce lekko. Trzeba będzie go trochę opuścić. Dobra, widzimy się za chwilę. Widzimy się po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że teraz się uda. On jak jest pusty, sama gardziel to nie chce. Nie chce mynda opadywać. I header mamy zaczepiony. Jedziemy do góry. Mówię, jak na moje to jest. Zaczepianie jest 10 razy łatwiejsze jak odczepianie. Bo podjedziecie sobie pod header, mniej więcej ustawicie wózek i to jest wszystko. A z odczepianiem to wiecie, jak samemu musicie trochę opuścić ten wózek, musicie poustawiać, bo tak to jedna osoba by wam ustawiła. Wy byście tylko podlecieli. Także teraz sobie podjedziemy tutaj, pozakładamy paski, poprzyczepiamy wszystko. Wtedy jeszcze raz wycofamy, odpalimy go, trochę polejemy olejem kosę z przodu. Chodzi, także trzymajcie się. Widzimy się po krótkiej przerwie. Podłączamy sobie przewody.
Widziałem, czy kamerka mam nawet dobrze ustawioną. Bizona nie chce gasić, niech się akumulatory ładują. Powinno być z nimi dobrze, na cały tydzień stał, odpalił, także prąd trzymają. Teraz sobie pochodzi. To już dobre pół godziny, bo wiecie, umyłem, bo to włączyłem, żeby wszędzie woda powylatywała, nie? Zresztą jest słońce było, jest dość tutaj wiatr, także on moment obsech cały, tam nic mu nie będzie. Wszędzie jest czyściutko. Co się dopatrzyłem jeszcze? Muszę wymienić kabel. Kabel, który idzie od wskaźnika. Kurwa. Z tą kamerą. Teraz nie wiem, czy poprzestawiała, czy jest dobrze. Kabel od wskaźnika, od czujnika temperatury. On jest tak, ja nie wiem, oryginalnie tak jest. Taki jest krótki, że przetarł się tam trochę. Wadzi o wspornik przy silniku. Trzeba będzie go trochę przedłużyć, koszulkę założymy termokurczliwą, także żeby żadnego spinola tam nam czasem nie zrobiło. Jeszcze wam powiem, wiecie, ten pasek, ale no ja jeszcze chyba go zostawię. Ten tutaj napędzający przenośnik i header, nie? Tam jest trochę dubaniny. No nie ma dużo, tam trzeba tylko zdjąć osłonę od głównego napędu motorni, osłonę, dali, bo walę tą kamerką. I ten zrzucić ten pas główny, nie? Ale jak jest mocarnia jest wyłączona, to on jest luźny, także nie wiem, chyba nie będę go wymieniał, zobaczę jeszcze. Przejrzę go calutkiego, bo tam w dwóch miejscach taki jest nadpęknięty, ale tu kiedyś też był nadpęknięty i chodził, a w końcu mówię, dobra, majątek nie kosztuje, to go wymienię, bo tak to wcale bym go nie wymieniał. Dobra, tu mamy to, założymy sobie pasek teraz. Także jak wam wspominałem, po niedzieli, jeśli będzie pogoda, to wyjedziemy sobie, ale jeszcze formalności trzeba do ubezpieczalni podjechać, ubezpieczyć kombajn. Jakby ktoś tam wiedział, czy nie wiedział, uprawnienia ja mam na kombajn, także... I przegląd gaśnic, nie? Trzeba zawieźć je do przeglądu. Dobra, to byśmy mieli wszystko. Wejdziemy sobie. Zobaczymy, co jest grane. Tu łańcuchy trochę popsikamy. Bo to widła pyk do góry. Header pyk. Wysuwanie motowideł. Będzie trzeba tam trochę przesmarować smarem te rury, co się ślizgi, co są. Przyspieszanie. Motowidła za szybko teraz, nie? Zwolnijmy je. Jak jest pusty kombajn, to
bo jeszcze w szybę wypierdolą. Nie będę zanudzał, trzymajcie się, to pewnie będzie odcinek następny ze żniw, oto z tego jęczmienia, także do zobaczenia, sub i łapka do góry.